Play for fun. Dziadek Rybka z tej strony, serdecznie witam wszystkich widzów kanału FPS Media. Zapraszam Was na obejrzenie materiału z gry Call of Duty Modern Warfare 3. Jest to rozgrywka dominacja na mapce Hardhat, a moi teammates w tym meczyku to Agnostic, Bercik, Kuźko, Bartosz oraz Miki. Dosyć ciekawa rozgrywka, ale na pewno zapytacie, dziadku, widzimy bardzo niską nagrodę za serię ofiar. Dlaczego tak się stało? No i oczywiście już Wam szybciutko tłumaczę. W związku z tym, że miałem tak dobrych tutaj graczy w moim tutaj teamie, stwierdziłem, że no nie ma co się bardzo tutaj wysilać i brać czegoś większego, bo i tak przy tak dobrym teamie będzie mi ciężko wbić dosyć wysoką serię ofiar. A tu dosyć ciekawy lag, w zasadzie jak może być lag ciekawy? Lag jest zły, dlaczego? Bo nam przeszkadza w rozgrywce, ale nie będzie to trwało zbyt długo, bo właśnie po tej sytuacji, którą teraz obserwujecie, host zacznie rage quitować. Będzie to w zasadzie dokładnie ta sytuacja. No i za chwilę wracamy do dalszej części komentarza. Halo, czy mnie słychać? Na pewno mnie słychać. Powoli następuje zmiana hosta. Wracamy z komentarzem, a także rozgrywką. Kolejny frag na moim koncie. A ja szybciutko jeszcze powrócę do tematu wyboru nagrody za serię ofiar, ponieważ może się podnieść jakiś tam krzyk w komentarzach, że jak to, czy na mapie Bakara i Village nie było ogarniętych graczy w moim teamie? Jak najbardziej byli, ale tam była całkiem inna sytuacja. Tam na samym początku rozgrywki zostałem poinformowany, kto będzie grał jaką klasą, kto będzie używał szturmu, kto będzie grał wsparciem, a kto będzie gonił za jakimś tam Moabem. W przypadku tego meczu, który tutaj oglądacie, nikt mi nie powiedział, kim będą tutaj grali moi teammate'ci, jaką klasą i co sobie wybiorą, więc w związku z tym, że byłem w lobby z Agnostikiem, Mikim, który słynie z tego, że praktycznie w każdym meczu wbija Moaba, Bercikiem, Kuźko i także Bartoszem, postanowiłem, że zagram sobie najniższym szturmem, jaki mam ustawiony, a więc możecie to właśnie teraz obserwować. Dlatego myślę, że już wszystkie tutaj niejasności zostały rozwiane, by nikt nie czuł się w jakiś sposób tam urażony. A teraz dosyć ciekawa sytuacja i nie miałem na myśli oczywiście tego nieszczęśnika, który zginął z ręki predatora. Na myśli mam oczywiście tą paczkę, która za chwilę spadnie i to, co w niej będzie. Popatrzcie, co to jest. Jest to oczywiście predator. Dlaczego to miałem na myśli? Dlatego, że jak w dalszej części tej rozgrywki zobaczycie, że jest to moim zdaniem dzień predatora. Dzień predatora z tego względu, że w paczkach ciągle spadały mi predatory, a dodatkowo miałem ustawionego także predatora jako jakiś tam killstreak, dlatego nazwałem to tak śmiesznie dniem predatora. Miki i Bartosz grasują przy fladze B, a ja szybciutko sobie stwierdziłem, że w tamtym momencie pobiegnę w kierunku flagi A. Jeszcze teraz w tym momencie powrócę do MP5. Czy warto wybrać sobie tą broń jako broń główna? Ja Wam kiedyś wspominałem, że moim zdaniem MP5 jest to najsłabsze SMG dostępne w grze Call of Duty Modern Warfare 3 i moim zdaniem jest to broń, która dobrze się spisuje, nabiera w momencie takiego pazura, gdy mamy wbitego specjalistę. Wtedy możemy sobie pozwolić na granie pełną przyjemnością tą jednostką broni, bo w tym momencie, kiedy nie mamy specjalisty i gramy sobie tylko na przykład na dwóch dodatkach, ewentualnie na jakimś tam atucie i dodatku do tej broni, ta rozgrywka nie jest do końca taka bardzo przyjemna, bo tak jak wspomniałem, moim zdaniem nawet PM9 wyprzedza MP5. Oczywiście jest to tylko i wyłącznie moje zdanie, z którym nie musicie się do końca zgodzić i możecie powiedzieć całkowicie co innego na ten temat, ale to jest tylko i wyłącznie, tak jak wspomniałem, moje odczucie. Jak gram tą MP5, to wtedy właśnie mam takie odczucie, że gdy gram specjalistą, gdy mam wbitego specjalistę, ona nabiera takiego pazura, jest o wiele łatwiej w jakichś tam pojedynkach na dłuższym czy krótszym dystansie, a tak jak wspomniałem, gdy gramy tylko na jakimś tam atucie i dodatku, jest to troszeczkę gorsza gra. Zresztą mieliście tego przykład, jak próbowałem tam sprayować jakiś czas temu z biodra, no i nie było to jakieś to efektowne i nie przyniosło żadnego zamierzonego efektu. Kolejny frag na moim koncie, paczka zdobyta. Za jakiś czas sprawdzimy, co los przyniesie, co dostanę w tej paczuszce. No i oczywiście warto przebiec się w kierunku flagi C, jeżeli nasze dwie flagi są tutaj zajęte i grasuje tam cały team, także nie warto gdzieś tam biegać i szukać nie wiadomo czego. Po prostu trzeba biegać tam, gdzie nie ma naszych teammateów. Jak zwróciliście uwagę, tu już paczka zdobyta, Predator, także dlatego warto sobie poszukać jakiegoś tam rozwiązania i zobaczmy, co będzie w tym przypadku. Nie chodziło oczywiście o zrzut, bardziej chodzi o użycie w tym momencie Predatora. Tu dosyć ciekawa sytuacja, to co wspomniałem. Nie warto strzelać, gdy nam przeciwnik ucieknie, bo zdradzamy tylko i wyłącznie swoją jakąś tam pozycję i to zemściło się. Proszę bardzo, paczuszka niech sobie leci, zobaczmy co spadnie. Zanim spadnie, użyjmy Predatora, nie wiem czy będzie jakiś tutaj zamierzony efekt. Udało się, coś jest. Paczka także jest, co jest w paczce? Jest Predator, więc poczęstujemy przeciwnika jeszcze raz Predatorem. Zobaczmy, czy tym razem kogoś dopadnę. No będzie to flaga A, dwa fajne fragi. No i możemy dalej obserwować to, co się dzieje. A tu, to co wspomniałem, Bartosz zaczyna przedstawienie. Jeszcze wam nie będę zdradzał, co to będzie. Jak za jakiś czas udam się w tamtym kierunku, byście mogli podziwiać to, co uczynił właśnie Bartosz. Moim zdaniem jest to fajne rozwiązanie w momencie, kiedy cały team wybierze właśnie taką dosyć ciekawą sytuację i można w ten sposób bardzo fajnie strolić przeciwników, którzy będą z nami w lobby. Ale do tego za chwilę wrócę, w momencie kiedy będziecie mogli sobie to zobaczyć dosyć dobrze. Jest to ten moment, popatrzcie co tutaj się dzieje, zatarasowane tutaj całkowicie przejście, można przez to przeskoczyć, chociaż nie jest to dosyć takie łatwe. Jeżeli by spadły jeszcze z dwie paczuszki, gwarantuję, że nikt by tędy już nie przeszedł. Popatrzcie jeszcze raz, ja się odsunę, bo tutaj miałem jakieś takie dziwne przeczucie, że coś się złego stanie, popatrzcie. A, tutaj zostali nagrodzeni moi teammate'ci za to, że wpadli na świetny pomysł zagrodzenia przejścia, no ale oczywiście jest to rozgrywka for fun, nikt sobie nic z tego nie robił, wszyscy śmiali się pełną gębą z tego całego dziwnego zdarzenia. No i to co wspomniałem, jest to dosyć fajne rozwiązanie, gdy wszyscy wezmą sobie paczkę pułapkę, możemy wtedy zablokować sobie przejście z trzech stron do jakiejś tam flagi i warto mieć na przykład na wyposażeniu desant taktyczny. Wtedy naprawdę dosyć fajnie możemy trollić przeciwnika w jakimś tam kawałku mapy. To co widzicie, praktycznie już jest to końcówka rozgrywki. Z tego co tutaj patrzę na czas, jakaś tam minutka i troszeczkę więcej do zakończenia tego meczu. A ja oczywiście co mogę wspomnieć na sam koniec. Mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał. Standardowo oczywiście zapraszam was do odwiedzania systematycznie kanału FPS Media, patrzenia co tutaj się dzieje. No i oczywiście patrzenia, jakie nowe filmy będą tutaj pojawiały się na naszym kanale. Popatrzcie, końcówka meczu, naprawdę dosyć przyjemna gra. To tyle z mojej strony. Popatrzcie jeszcze oczywiście na sam koniec na kamerę śmierci, która była w wykonaniu Bercika. Oczywiście jest to zwycięska kamera śmierci. Zobaczmy jeszcze na statystyki końcowe. Gra for fun. Oczywiście Miki, jak zwykle, dosyć wysoki wynik. To tyle z mojej strony. Pozdrawiam i do usłyszenia.